Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale z gry Medieval Dynasty. Odcinek, słuchajcie, 60. Także brniemy do tej setki dosyć szybko. Staliśmy, dzisiaj dużo ładniejsza pogoda. Lato, elegancko. A jakieś porządki odchodzą w chałupie. Ale my oczywiście kamienie sobie weźmiemy. Tutaj też mamy trochę deficytu w kamieniach, ale mam nadzieję, że zabiegi, które poczyniłem ostatnio, poprawią sytuację. Patek też tu nie musi leżeć. Dobra, zrobiłem włócznie rybackie, tak jak mówiłem na ostatnim odcinku. Więc teraz tak, kamienie oddamy, mam ich 9, kamienne noże... 2 też oddam, nie będę ich potrzebował, kłody zwrócę. Co mi tu jeszcze ewentualnie zostało? Słuchajcie, patyk 34 sztuki, też nie muszę go nosić. Prosty worek, słomy też nie potrzebuję na razie. Myślę, że tam naprawiłem możliwie jak najwięcej. Łodygalnu też mi jest niepotrzebna. Reszta rzeczy się gdzieś tam mniej lub bardziej przyda. Jagody to zostawię sobie na ewentualne przekąszenie i napojenie się w pożądalu. Więc teraz tak. A, tak. Tak i nie tak. Musimy poszukać tych włóczni. Czekajcie, włócznia będzie po 2, nie? Włócznia rybacka. 3 sztuki. 3 sztuki zostawimy, żeby tam rybak nasz miał. A my się dzisiaj wybierzemy na rybki. Tylko, że ja bym chciał wybrać się na te ryby, słuchajcie, kawałeczek dalej. Bo tutaj koło nas to są tam jakieś tam zwykłe i łodki. A ja bym się na jakiegoś szczupaczka wybrał. Czekajcie, ja sobie poszukam, gdzie ta włócznia jest. Włócznia rybacka. Przypiszemy ją do siódemeczki. Dobra. Mamy włócznię. I wybierzemy się na te szersze rejony. Myślę, że to będą dobre rejony. Tylko, że dobre rejony, ale może mi się wydaje, że są dobre. Niekoniecznie muszą być dobre w stosunku do ryb. Niekoniecznie muszą tutaj podzielać moją opinię w temacie ławic, które tutaj pływają po okolicy. O, tam coś mamy. Ciekaw jestem, co to jest. Ale coś mi się wydaje, że będą zwykłe płotki. No zwykłe jakieś tam. Dobra. To jakieś okonki były. Gdzie one są? Tam są. Elegancja. W ten sposób to ja nie złowię za wiele. No. Chodź, nie uciekaj. Pijemy się przy okazji wody. Dobra. Idę dalej szukać, bo to nie jest szczyt moich marzeń, jeśli chodzi o łowienie dzisiaj. Jeśli dobrze mi się wydaje, to
Zbyt niski poziom energii. Tak, patrzę, czy jeszcze wiecie, mnie tutaj ktoś nie obserwuje bardziej lub mniej. Dobra. Ja myślę, że musimy przedostać się na drugą stronę, bo inaczej to będzie słabo. Odgłos chodzenia po tej wodzie jest trochę słabawy, powiem wam szczerze. Wolałbym już odgłosy, żeby w wodzie były odgłosy takie, no, pływania, tak? Myślę, że byłoby znacznie lepiej. Dobra, dostajmy się na tą wyspę tam. Bo wydawało mi się, że gdzieś właśnie w tej szerszej części rzeki tutaj były słuchajcie, szczupaki. Dobra. Rozejrzyjmy się w temacie. Może kawałeczek gdzieś dalej. No kurde, nie widać jest tutaj żadnych ławic. Jeszcze przy okazji splądruję. Splądruję właśnie, zobaczcie. I mamy tyle kamieni. Łopatę znalazłem. Jak będziemy wracać, to może wezmę te kamienie. Może. Dobra. Co? Nici z połowów? Kurde, nie chcę mi się wierzyć, że nie znajdę nigdzie ryb na tej szerszej części. Tracę energię. Niestety ten nasz zasięg też jest ograniczony, jeśli chodzi o inspekcję. Prawda? Już tutaj przeszedłem prawie na drugą stronę rzeki i też tego nie widzę, bo już widzę to, co dzieje się na drugim końcu. Tak? A nie jestem w stanie tutaj zobaczyć żadnych ławic. Więc nie wiem, czy to jest zły okres, lato, na to, żeby łowić. Nie jestem wytrawnym rybakiem. Dobra. Robimy sobie inaczej. O, mamy jakąś ławicę. Z tym tylko, że tam nie będą. No chodź tu. Dobra. Trafiłem tylko. Teraz no, energia jest. To nie był dobry strzał. Jeszcze się okaże, że włócznie zgubię. No nic, dobra. Chyba nie uda mi się tutaj zapolować jakoś sensownie. Przebiegnijmy się dalej i zobaczymy, co tam dalej jeszcze. Może z tej strony coś jednak będzie. Tutaj jest coś. Jest coś. Tak, tylko gdzieś zostawiłem włócznie? Jak to jest? Nie mam włóczni. Dobra, nie mam włóczni, ale mam. I to jest lepszy sposób zdecydowanie, słuchajcie, na łowienie.
Dobra, jeszcze ostatnia. Na tej płciźnie. Myślę, że nie będzie problemu, żeby ją ją trafić. Wiecie, tu jest mostek. Około tych mostków czasami można zdobyć dwie rzeczy. Czy mostek? Płotek bardziej niż mostek. Te dwie rzeczy to jest albo można trafić na jakichś złoczyńców, albo na skarb. Aczkolwiek z tymi złoczyńcami to bywa tak, że oni również są naszym skarbem, bo zazwyczaj coś mają, a to w kieszeni, wiecie, jakieś łupy, kogoś tam obrabowali w wiosce, tej czy innej. No, także istnieje opcja taka, że można coś tam ciekawego, ciekawego zdobyć, złapać. No proszę bardzo, beczułka, sadzonka gruszy, dwie sztuki. Czasem warto po tej mapce sobie ziarno owsa, cztery sztuki, super, na bajerze. Zobaczmy, czy tutaj coś mamy. Nie mamy. Biegniemy sobie dalej. W takim razie. O! Są, słuchajcie, szczupaki. Nie mam oczywiście jednej rzeczy. Dobra, ale szczupaczka żeśmy ustrzelili, bo ona jak sobie... jak pionowo, zobaczcie, jaki ładny. Dobra. Teraz tam są. No właśnie, są zbyt głęboko, żeby użyć łuku. I to jest fakt taki, że ciężko jest. Dobra, mam energię. Chyba niestety nie udało mi się. Udało mi się ich tylko przegonić. Takie troszeczkę, powiedziałbym, lepsze dla mnie miejsce do tego, żeby je łowić. No bo jak one uciekną tam na... no nie, no kurde, wybrałem się dzisiaj, żeby je połowić. Ja wiem, że nie jestem w stanie ich tam ostrzelić, ale jak ich wygonię na płytsze wody, to jeszcze z jednego powinno się udać się ustrzelić. Dobra, te już uciekły na głęboką wodę. Ja myślę, że już jest wystarczająco dużo mam tych ryb, żeby zaspokoić tutaj swoje potrzeby. Także na spokojnie damy radę. Będę chciał, bo tak, mamy nóż, chciałbym je ususzyć. Myślę, że one mogą dosyć fajnie, może to dość fajnie wyglądać, więc biegniemy sobie do chaty rybaka i idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. On znowu gdzieś tutaj siedzi? Nie, nie siedzi. No to bajka sprawa. Okej. Musimy tak, rybie mięso z okonia. A czy my tam potrzebujemy mieć suszone mięso i suszone rybie mięso? Rybie mięso albo zwykłe mięso, tak? No dobra. To zróbmy z tego rybie. Z okonia. No, trochę czasu to mu zajęło. I trzy razy rybie mięso ze szczupaczka. No i ciekaw jestem, ile czasu będziemy, jak to będzie wyglądać, jeśli my tutaj damy suszone 57 sztuk. No proszę bardzo. Wydaje mi się, że
powinno to mniej więcej wyglądać tak, że powinno to, te ryby powinny nam się tu pokazać, natomiast no niestety nie pokazują się i nad tym trochę ubolewam, powiem szczerze. Bo powiem tak, według mnie dużo fajniej by to wyglądało, gdybyśmy na przykład zrobili tak te suszone mięso rybie i gdyby ono tu wisiało. Moglibyśmy od razu podejść i je wziąć, tak? To nie stanowi jakiegoś tam wielkiego problemu, ale żeby przez chwilkę chociaż była ta animacja. Myślę, że to byłoby dużo, dużo fajniejsze. No a tak mamy tylko suszone mięso, o którym się oczywiście poczęstuje, żeby nie było tak, że nie. Bo przecież głodny jestem. A resztę, słuchajcie, oddam moim mieszkańcom. Niech oni się tutaj najedzą tym suszonym. Marchewkę też zostawię im, a jagody miałem zostawić. Jagody zostawię i wilcze jagody też mi są na razie niepotrzebne. Ziarno owsa. Żelazną łopatę zdobyliśmy. No właśnie, bo tam była łopata. A gdzie było to suszone mięso? Suszone rybie mięso. Jest 50 sztuk. Oddamy. Super, zobaczcie. 15 gulaszu zostało tylko z tych 70 paru, które zrobiłem. Słabo. Słabo, słuchajcie, bo ja myślałem, że tam zarobię trochę więcej. Marchwi, ale mamy marchwi, więc mamy mięsa, nie będę się martwił. Dobra, zjedli sobie, to sobie zjedli, nie widzę z tym żadnego problemu. Ja muszę natomiast z całą pewnością zorientować się w temacie jednym. Nie to mnie interesuje, tylko interesuje mnie worek. Worek mnie interesuje i pole, i co my możemy tutaj zrobić? Nawóz, kapusta. Okej. Ale my mamy tutaj dwa pola, na których kapuchę się generalnie robi. I tu można byłoby tą kapustę zrobić. Czemu to się tutaj nie robi? Dobra, zmienimy. Niech będzie, ja zmienię w zarządzaniu. Dajcie mi chwileczkę. Zarządzanie. Pole numer 1. Zmień typ rośliny. O, wprowadźmy jakąś zmianę. Dajmy tu kapuchę. Tak, i damy kapustę. Zapisz, OK. I tyle. I tutaj mogą kapuchę już robić. Na tym drugim polu też w sumie mogliby nam kapustę zrobić. Kapustę oni uwielbiają, w związku z czym ja myślę, że absolutnie niczym nie zmieni te rośliny. Kapusta. Nie ryzykuję, jeśli my tą kapustę tutaj na tych polach zrobimy. Jeśli zrobią nam... co tam było? Co tam było? Jeszcze raz. Co to oznacza? To oznacza, że co, że nie mamy miejsca w stodole? Bo nie bardzo czaję. Czekajcie, ja muszę zobaczyć, o co chodzi w tym wszystkim. Rolnictwo, stodoła. Brak zasobów. Brak zasobów, czyli brak nawozu. Myślę, że to jest przyczyna główna. Brak nawozu. Zdecydowanie brak nawozu powoduje to, że oni dalej tam nic nam nie robią. Dobra, to bierzemy konika. Musimy się przeturlać. Tylko gdzie jest konik nasz? Zaraz, chwilunia. Czy ktoś tam podjumał? Czy ktoś mi ukradł konia?
Nie, nikt nie ukradł konia, tylko on sobie tutaj wylas. Czekaj, Baśka. Muszę z całą pewnością no, załatwić trochę tego nawozu. To jest chyba najgorsza rzecz i rzecz, na którą wydaję najwięcej pieniędzy, to jest nawóz. Nie mogę jakby zrobić sobie na tyle dużo zapasów, żebym nie musiał... Hamuj. Zobaczcie, przyjechałem do wioski i oni nagle biorą się za robotę. Dobra. Dawaj, stary. Nie, z tobą chcę pogadać. Od ciebie chcę wziąć 85 sztuk gnoju. Nie mam dla ciebie nic do sprzedania, bo oczywiście zapomniałem wziąć... wiecie czego zapomniałem wziąć? Otwórz siłki. I wrzućmy ten gnój tutaj. Dla konika. Ja już się przebiegnę na piechotę po kolejny gnój. No siema. No masz, powiem tobie to, co by mnie interesowało bardzo mocno. A Jaro gniewa. A kto tu zajmuje się? Ty się zajmujesz, dziewczynko? Bo tu jeszcze kogoś można, wydaje mi się... Czekajcie. Kurczę, ja cebuli nie robię. Cię będę ganiał. Nie, szybciej będzie tak? No nie będzie szybciej. Tu nikogo nie ma. Dobra, nie ma to nie ma. Nie ma czasu na grybanie. Wracamy. Znaczy, wracamy. Ja tam jeszcze... chciał wsiąść na ciebie, a nie... Patrzcie, u nich pochodnie się pojawiły. No, wiocha się rozwija, czyli mamy jakąś ekspansję w kwestii wiosek tutaj okolicznych, bo ja wcześniej nie widziałem tych pochodni. To jest to, co ja będę chciał stworzyć u siebie. No, najfajniejsze będą oczywiście latarnie, ale do tych latarni to jeszcze pewnie troszeczkę czasu. Hamuj, uciekaj na dół. Wydaje mi się, że tam była... nie, ty nie. Ona tu gdzieś poszła. O, właśnie ona. Oho. Masz troszeczkę taki grubawy głos. 47, dobra. Goodbye. No, goodbye, dyplomacja, nowy poziom, proszę bardzo. No tak, wiem. Chodź, jedziemy. Jabłko ci dam, jak wrócimy. Ale musimy wrócić. Naprawdę, teraz robienie tutaj czegokolwiek, te podróże, najważniejsze dla mnie to te podróże się skróciły i to skróciło się naprawdę mocno. Dobra, do tej, do stodoły dobiegniemy. A, daj z tych, z juk jeszcze od siebie. Daj to. 85. Dobra, dam radę dojść.
Noj, 92 sztuki. Coś tam sobie ogarniemy. No i dobra, i wam zostawiam. No i nawóz 90. Ale nie zmieściło mi się wszystko, bo nawozu mam jeszcze tyle. Trzeba z całą pewnością zrobić jedną rzecz. Zabrać stąd kapustę. No, zabrać stąd kapustę, a zostawić ten nawóz. Wiecie, zostawię nawóz, to jest 30 kilo mniej. Tak? Więc spoko. Trochę tutaj roszady zrobić. Kurde, bycie kasztelanem w takim, znaczy kasztelanem, że tak powiem, może nie tyle kasztelanem, bo ja tu kasztelanem nie jestem. Pieczone mięso 30 i pieczone rybie mięso 5 sztuk. A czemu ty tutaj to zostawiasz? Tak się zapytam grzecznie ciebie. A widzicie, biegałem, zamotałem się, bo tak na dobrą sprawę można było przecież. Zobaczcie, bo tu aż 300. Nie wiem, czy ja będę w stanie z tym iść. No jakoś tam będę. Gdun jest ogarnięte. Czyżbyście wy już kończyli pracę? Halo, halo. Już kończycie pracę? Tak szybko minęło? No w sumie szybko minęło. 300 sztuk kapusty. To w tej chwili mamy kapusty jakieś 420. Tak? Nie, patrzcie, ja nie mogłem tego przerzucić, bo tu już 500 kilo. O rany. Wiecie, co to oznacza? Wiecie, czy nie? To oznacza mniej więcej to, że jeden magazyn żywności nie jest już wystarczający. I jestem zmuszony do tego, żeby wybudować drugi. No bo ja nie wyobrażam sobie teraz, w jaki sposób ja miałbym tutaj funkcjonować z jednym magazynem żywności. Czekajcie, magazyny. Magazyn żywności. Drugi i magazyn żywności trzeci, na niego jeszcze nie mamy. 8 kłód potrzeba jest. No nie ma wyjścia, musimy postawić, bo nam się jedzenie zwyczajnie nie mieści. Kłoda 8, ja myślę, że 18 możemy wziąć sobie na swobodnie. Tylko gdzie ja chciałbym, no nie chciałbym gdzieś uciekać z tym magazynem, wiecie, strasznie daleko, tylko tu już nie bardzo jest gdzie. Wolałbym, żeby one były tutaj tak skumulowane, te wszystkie magazyny i tak dalej, tu nie postawimy. Słabo z tym miejscem jest. Naprawdę, no a ja teraz nie przeniosę z niego niczego. Naprawdę. Pola nam tutaj wyszły. No wyszły jak wyszły. Po prostu tak wygląda ekspansja. No trzeba by, byłoby ewentualnie... Zastanawiam się, czy ja na przykład gdzieś tutaj z boku nie mógłbym postawić obok tego kurnika. Zobaczmy, czy byśmy się tu w jakikolwiek sposób mogli zmieścić z tym? Raczej wątpię, że tak się nie zmieścimy. Możemy ewentualnie zmieścić się w ten sposób. Tak? Jakby to wyglądało? Daleko może by nie było. Generalnie one nam się łączą, więc niezależnie od tego, czy ja postawię go sobie tutaj. O, elegancko, zobaczcie, teraz tak, zbudujmy tu drogę.
Tylko gdzie są drogi? Ogrodzenia, bramy, tu są drogi. O, tu są drogi. I zrobimy sobie tak. Tak. I tutaj. No i będzie pięknie. Bo tu jeszcze może udałoby się wcisnąć jeden rządek. Wiecie czego? Sadu. Dobra, budujmy. Bierzmy się za budowę kłody. No, tych kłód tu będziemy potrzebowali naprawdę mega dużo. Przebiegniemy sobie już tutaj między drzewami. No, daleko nie będzie. Będziemy mogli dalej korzystać z jednego magazynu, ale pojemność tych magazynów będzie znacznie większa. Ja z całą pewnością, tego wręcz jestem pewien, że muszę jeszcze pokombinować coś w temacie naszych drwali. Dlatego, że widzę, że im nie idzie najlepiej. Ucieka nam coraz więcej drzewa, więc trzeba będzie wybudować jeszcze chyba jeden budynek, jeśli chodzi o drwali, i zmusić ich do tego, żeby, znaczy zmusić, jak gdyby spowodować, że będziemy tych drwali mieli więcej, bo budulec to jest coś, bez czego nie ruszymy, choćby nie wiem co dalej. Teraz tak, jak wybuduję sobie ten magazyn, to zaraz sobie sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Czy przypadkiem nie jest też tak? Dobra. Czy przypadkiem nie jest też tak, że ten magazyn na pewno ma większą pojemność niż ten magazyn, który mamy w tej chwili? I w razie czego, to zrobimy tak, że ja sobie zburzę ten stary, bo wtedy nie będę musiał niczego przenosić. 17 powiedzmy. Nie będę musiał niczego przenosić, a zburzę stary i wybuduję nowy, drugi. Także jak będę miał dwa takie magazyny, to myślę, że znowu na długi czas mi tego wystarczy. Powiem wam szczerze, że cała ta historia z tym... Racimirem mnie interesuje naprawdę mega kłoda. Dobra, mamy kłody jeszcze. Kłoda. Dobra. Trochę to mi zajmie. Dobra, słuchajcie, ja was nie będę trzymać, ja sobie to wybuduję. No cóż, jeżeli odcinek wam się podobał, ale tak jeszcze wracając do tematu. Jeżeli odcinek wam się podobał, to pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę i subskrypcji kanału. Natomiast wracając do moich przemyśleń, interesuje mnie to, czy faktycznie za ileś tam lat miejsce Racimira zajmie jego potomek. To jest bardzo interesująca historia z tym wszystkim. Weźmy 9 i 10. Dobra, ja sobie idę dalej budować, a wy trzymajcie się. Na razie. Cześć.